Aczkolwiek to mnie do urzędu wpłynęło pismo o zmianę tego porządku, który przesunął mi pani radny, ostatni na punkt pierwszy. I jeszcze coś tam było. Nie wiem, czy ten punkt będziemy przesuwać na jako pierwszy. Chodzi o zapoznanie z możliwością ewentualnego uruchomienia zakładu. Ten punkt byłby pierwszy. Zapoznanie z możliwością wdrożenia programu budowy śmieciowych oczyszczalni jako drugi. Nowy system gospodarki odpadami, który będzie czekał przyszłego roku, będzie punktem trzecim. Roboty publicznej stażu czwarty oraz sposób opodatkowania terenów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych w związku ze zmianami, które już niektórych z Państwa dotknęły i ewentualnie tymi, które w przyszłości mogą Państwa jeszcze dotknąć. No i sprawy. Czy jest jeszcze jakaś propozycja z Państwa strony omówienia któregoś zagadnień, które nie były już ode mnie wyczytane, a Was dotyczą? Nie? To czyli przyjmujemy taki porządek. Proszę Państwa, prace nad ewentualnym uruchomieniem zakładu wydobywczego. Na dzień dzisiejszy te prace w ogóle nie trwają. Firma ma przystąpić dopiero do próbnych odwiertów celem określenia, czy w ogóle wejdą, czy w ogóle jest tu na tyle złoża, że mu się będzie opłacać go wydobywać. I na ten temat ja mam tyle do powiedzenia. Także dopóki nie wejdą, dopóki nie będzie prób wykonanych, to praktycznie na dzień dzisiejszy nie można mówić o jakimkolwiek zakładzie wydobywczym, który miałby tu w Państwie się pojawić. Teoretyczne założenia takowe są, ale one muszą być poparte badaniami. Te badania, które były do tej pory wykonane, to były na zasadach ekosondy. Są one, no powiedzmy tak, średnio obiecujące, ale żeby firma mogła wydatkować jakiekolwiek pieniądze, to obwarować to takim warunkiem, że musi być przynajmniej zmiana, dopuszczenie do możliwości zmiany w studiu uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. I taka zgoda ze strony Rady padła, natomiast czy ta firma w ogóle przystąpi do badań i jakie będą wyniki tego badania, czy na dzień dzisiejszy tego nie wiem. Proszę? To wobec tego, jaki był cel? To po co w ogóle zaczynać? Po co w ogóle robić badania, jak ludzie nie chcą tego państwa? My nie chcą potem jeszcze raz, będziemy się zbierać i protestować. Jak ludzie nie chcą, no to po co robić? Proszę Państwa, Państwo złożyliście pismo podpisane przez tam, nie pamiętam ile osób, to pismo trafia na Radę Miejską. Trafi teraz 31 jest sesja Rady Miejskiej, gdyż władztwo planistyczne jest wyłączną domeną Rady Miejskiej. Natomiast ten potencjalny inwestor, a w zasadzie właściciel tych gruntów, nawet na dzień dzisiejszy do końca nie wie, czy będzie miał pozytywną opinię parków krajobrazowych, bo ma wstęp pozytywną opinię i to ustną tych, bez badania. Proszę? Ale pan burmistrz powiedział, że zgoda parku jest, że zgoda nadleśnictwa jest. Wstępna zgoda jest, ale nie ma na to Rada wyraziła zgodę na zmianę studium pod kątem możliwości wprowadzenia zakładu wydobywczego na tym terenie. To jest to teren rolny. Proszę? Rada ma to wyraziła zgodę. Tak. Jest to teren rolny, w tej chwili zgodnie z planem przeznaczony do zalesienia. Tak jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Żeby móc cokolwiek na tym terenie zrobić, trzeba zmienić taki dokument, jaki jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, który jest takim podstawowym.
wzorcowym dokumentem określającym główne założenia strategii rozwoju gminy pod względem wykorzystania terenów, którymi gmina dana jednostka samorządowa dysponuje. Przedsiębiorca nie wie, że będzie kamieniołom. Żadna firma nie wyłoży pan kilkuset tysięcy złotych na przeprowadzenie badań, jeżeli nie będzie wola. Ale społeczność nie chce. Żeby ktoś robił badania. To społeczność ta wniosła określone pismo do właściwego organu, jakim jest Rada Miejska. I ta Rada Miejska 31 na sesji z państwa pismem będzie się zapoznała w stosunku do ustaleń tego pisma, będzie zajmować określone stanowisko. Ale chwilę, to jest urząd miasta, prawda? To jest tam już urząd gminy. No, gminy, prawda? Urząd gminy ciągle, tak? To więc obowiązuje zasada cenności, o ile pamiętam, więc jakieś takie przyrzeczenia ustne, czy tam w ogóle przyjmuje takie ustne, jakieś, co to znaczy ustne, nic nie jest potwierdzone na piśmie, to kto to powiedział? To tylko dżentelmeńska umowa, która to powiedzie. Proszę Państwa, zasada cenności obowiązuje w postępowaniu administracyjnym. Tego postępowania na dzień dzisiejszy co do przekształcenia terenu pod wydobycie nie ma. Ono nie zostało jeszcze rozpoczęte i może nie być nawet rozpoczęte, jeżeli zrobią odbiór i stwierdzą, że nie ma sobie, nie ma o co kopii kruszyć. A jak stwierdzą, że jest, to się wszczyna całą procedurę planistyczną. Ale po co stwierdzenie co innego? Wtedy dopiero owa zasada Rady, prawda? No i co dalej? Na jest prawda? Więc tutaj jest jakaś akceptacja. Więc proszę Panią, jest akceptacja Rady co do studium. No. Natomiast, żeby wprowadzić ostatecznie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, to są organy po drodze, z którymi trzeba uzgodnić, trzeba mieć od nich pozwolenie i między innymi jednym z elementów jest opinia społeczna. Tegoż postępowania. Ale ta opinia społeczna ma, że tak powiem, swoje prawne i tak jak pani to podkreśla, pisemny tok wypowiadania się w momencie, kiedy będzie sprawa. Na dzień dzisiejszy tej sprawy nie ma. Ale pan w tej chwili nam tłumaczy, że oni mają przyrzeczenia jakieś na ustne, prawda? No. Że z Parku Krajobrazowego to jest bardzo istotne, więc jakieś ustne i pan to przyjmuje jako. Tak przyjmuje to, bo tak się robi przy każdym postępowaniu, żeby Rada Miejska, proszę Państwa, Państwo też wnosicie o zmianę w przekształceniu Waszych działów, tak? Robicie tak. I żeby w ogóle była jakakolwiek wstępna opinia pozytywna Rady co do tego, że możecie Państwo ryzykować i sobie tą działkę przekształcać, bo ostatecznym organem i tak jest Rada Miejska, która to zatwierdza, to ja uprzednio, proszę Państwa, badam to z tymi instytucjami pod względem wstępnej i ustnej opinii, abyście Państwo mieli pełną świadomość, czy oni Państwu nie przyblokują tego przedsięwzięcia. Bo Rada może powiedzieć tak, my nie widzimy przeszkód. Pani wywala 12 czy 15 tysięcy złotych planiście na wszczęcie i przeprowadzenie procedury planistycznej, a nagle się okaże, że partii powiedzą nie, pani nie możesz tego sobie przekształcić z dusz dobrodnych. Trzeba zacząć, że on musi wiedzieć, co pamięta, do tego jest potrzebna zmiana. Studium, no właśnie, bo żadna firma, proszę pana, nie wyłoży kilkuset tysięcy złotych pieniędzy na robienie odwiertów, bo one tyle kosztują, w granicach 200 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba zacząć od parku, jak park się nie złożył. Proszę panią, to dlatego zaczęliśmy. Dlatego przedstawiciel tej firmy i właściciel tych gruntów był w parkach, dostał informację, jaka ewentualna roślinność chroniona występuje. Są tam dwa gatunki roślin chronionych. Są to rośliny, które występują no, w dużych ilościach u nas na terenie gminy. I ten, że potencjalny inwestor został poinformowany, że te rośliny będzie musiał, jak otrzyma pozytywną opinię, na
na piśmie, to i tak będzie musiał te rośliny przenieść w inne miejsce. A ja proszę? To proszę? Ile osób może to pieniędzy nie ma? Jakie?
Oczywiście. Bo pan burmistrz jest gościem u nas, u mieszkańców miejscowości Chwalicowa. A pan został wybrany, panie sołtysie. Ja bardzo pana proszę o głos. Dziękuję. Ja nie mam nic. Pan mówi, ja nie wiem, no, nie znam sprawy. Nie, panie, ja postaram się w ciągu 2 minut. Panie burmistrzu, los i ludzie pana ręce złożyli wielki mandat. Mandat przewodniczenia pan wszystkim. My dzisiaj tutaj zebrani, podejrzewam wszyscy, jesteśmy przeciw jakimkolwiek odwiertom, jakimkolwiek firmie, bo los sprawił to, że i pan, i my mieszkamy w perle. My może bardziej, bo Chwalisław jest perłą w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym. I my wszyscy nie chcemy, panie burmistrzu, żeby ktokolwiek przyszedł ze świtem i cokolwiek tutaj wiedział, bo badanie geologiczne, Trias, Jura, Kreda, te wszystkie ery, one są udokumentowane i kali, i złoża są znane wszystkie. To po pierwsze. Po drugie, niech pan ludziom nie tłumaczy, bo ośrodek wypoczynkowy, proszę pana, to być może panu się podoba. Ale dla nas Chwalisław jest wspaniałym, normalnym, z natury rzeczy ośrodkiem. My się tu czujemy dobrze. Koniec kropka. Tak słuchałem pana i proszę mi wierzyć. O mieszkańcach, o nas, 5% było w pana wypowiedzi. 95% o tych mitycznych onych, potencjalnych inwestorach. Akurat zdarza się, że jednego z tych właścicieli z nas, on mieszka w województwie mazowieckim pod Warszawą. Gdyby on zaczął tą inwestycję iluzorycznie od wybudowania tu domu, a potem kamieniołomu na swojej działce, ja bym jeszcze trochę to rozumiał. Ale on będzie blisko naszej kochanej stolicy, a my będziemy w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, w cudownej wsi Chwalisław, otoczonej wodą, kamieniołami. Na sesji poprzedniej, kiedy byłem, obliczyłem, że co 10 minut musi jechać 30-tonowa ciężarówka z tym urokiem, żeby dawała według ich wyliczeń jakikolwiek zysk. Czy pan sobie wyobraża, dla nas to jest zagłada. Koniec. A teraz co do wody. Akurat przez 30 lat rządziłem w Kamieńcu. W strasznie walczyłem o zbiornik Wisły. Dzisiaj tylko sukcesem jest to, że ci ludzie, udało się ich stamtąd wyeksplodować i już są normalne noce, gdzie jak Wisła przybierze, oni żyją i nie zginęli. Zbiornik w Kamieńcu zapisany jest w ustawie. I nigdy tego zbiornika nie będzie, gdyż minister Szyszko z takiej partii, która się nazywa PiS, powiedział, że będzie teraz nie zbiornik, a rezerwat ptactwa wodnego. Jakim prawem? Jak można gwałcić to prawo? I na zakończenie muszę już wszystko zmierzyć. Panie burmistrzu, czy rada jest pani radą, czy ktokolwiek, ale my jesteśmy podstawową radą jako mieszkańcy. Nie wyrażamy zgody. Zostawcie nas w porządku. Nie wierzcie nam dziury w brzuchu i w ziemi. I dajcie nam święty spokój. Natomiast dziękujemy za świetlicę. Spróbujcie stworzyć jakieś nowe miejsca pracy. I iluzoryczny jest, że jak będzie kamieniowo, to tu będzie olbrzymie zatrudnienie. Z autopsji stwierdza, że w kamieniołomach gminy Kamieniec w nowoczesnych pracuje nie więcej jak 8-12 osób. Koniec kropka. Zysk iluzoryczny. A wszystkim dla pana, dla nas i dla całej Rady jest to, że jesteśmy. Bo przyjdzie taki czas. Po 2015 roku, kiedy na tak zwane unijne uwolnienie cen ziemi. I wtedy przekona się pan, jak pana, nie wiem czy pana, ale władze z tego będą dbać potencjalni inwestorzy o to, żeby nie zmieniając litery krajobrazu, być tutaj i robić dobre pieniądze temu. Dziękuję. To już wszystko jest teraz po południu. Trzeba było pomyśleć, jak on tylko nastawał.
a nie teraz. Ale o czym ja proszę Państwa, sprawa pani tych kamieniołomów, pani Sławi, to jest sprawa, która ma już 7-letnią historię. Tu już dwie... Proszę Państwa, jak możecie nie wiedzieć, jak opisywano to w prasie, na sesji w Mongolii, była kiedyś ze 3-4 lata temu inna firma, każda podchodziła, przyszła, zobaczyła, popatrzyła, zbadała środowisko, przynajmniej ja już znam takie dwie, podziękowała, odeszła. I najprawdopodobniej i w tym przypadku będzie tak samo. Będzie, będzie. Proszę Państwa, przecież tłumaczyłem, jednym z elementów, aby uskutecznić to przedsięwzięcie, jest zgoda. Zgoda lokalnego środowiska. Jeżeli jej, proszę Państwa, nie będzie, ale słuchajcie Państwo, wy nie możecie ode mnie oczekiwać. Jest Rada Miejska, która ma w tym zakresie władztwo planistyczne. Państwo złożyliście temu tydzień, 10 dni pismo, w którym żeście się podpisali, że nie zgadzacie się na to przedsięwzięcie. Ja nie mogę dzisiaj za Radę powiedzieć, jaką decyzję Rada podejmie 31. A poprze pan nasze pismo na Radzie. Przedstawię go na Radzie. Ale poprze go. Poprze Państwa pismo w tym znaczeniu, że poproszę Radę, żeby to rozstrzygnęło. Ale proszę Państwa, powoli. Na tym piśmie podpisów jest ile? Nie ma 250. Ja też na 10 pracuję, bo sprawę jedna rada, a w zonie jest jedna rada. Jeżeli tam jest 250 podpisów, jest 150 mieszkańców pani Sławia, to proszę Państwa, to normalnym będzie, jeżeli rada na przykład nie zajmie się w tym zakresie stanowiska, to ja to pismo oraz Państwa podpisem prześlę właścicielowi tych gruntów, że nie ma społecznej akceptacji. A jeżeli rada poprze? Panie burmistrzu, proszę Państwa. A jeżeli rada poprze, radni poprą. To ja pani, ja wypowiem się co do zasadności tego przedsięwzięcia, tak jak powiedziałem wcześniej. Kiedy będę widział, jakie będą tego plusy i minusy. My kruszymy kopię na razie o coś, co w ogóle nawet z przyczyn techniczno-technologicznych może nie zafunkcjonować. Proszę mi powiedzieć, proszę, co miałby pan do powiedzenia tym ludziom? Potwierdzi pan, że mieszkańców jest 100 iluś tam, podpisów jest ponad 90. Ale jest ludzi przyjezdnych, którzy mają ciało. No, to dlatego ja nie mówię, ja to rozumiem. Proszę, proszę powiedzieć, spojrzeć tym ludziom w oczy i wytłumaczyć się, co pan jest takim chętny do tego, żeby otworzyć kamieniołom, a ci ludzie kupują udziałki po to, żeby wypożyczyć. Dobrze, ale dlaczego pan zakłada, że ja jestem chętny? Ja bo jest pan wiedział. Na ostatnim wysłuchaniu nagrania 28 grudnia pan manipulował radą tak, że oni jednogłośnie się zgłosili. Podjęli decyzję. Zgodzili się. Tak, to jest nagrane i wtedy. Jak manipulowałem? Ja stwierdziłem, że rada po to są niesobrażni wybrani, żeby podejmowali w tym zakresie decyzję. A nie bawili się z psychologią. Młoda rada, którą pan może. Ta rada już 2 lata funkcjonuje i 7 tych radnych, czy 6 tych radnych jest, są radnymi starej kadencji, a nawet jeszcze sprzed 2 kadencji. Doprowadzi pan do tego, że my się wszyscy zadecydujemy i będziemy głosować. Zobaczymy. Ale proszę Państwa, to wasze prawo. Ja będę usatysfakcjonowany, jak się Państwo zadecydujecie. Tam pan został wybrany przez grupę osób, prawda? Przez mieszkańców Państwa, między innymi. Pan powinien się zachowywać jak przysłowiowy lejka, koszulę rozerwać na sobie i bronić tą społeczność przed osobami z zewnątrz, które absolutnie nie mają na celu dobra tych osób, tylko swój mają, prawda, jak midas w oczach, mają złoto i wszystko, co zawienia z oczu, kosztem ludzi. I opowiadanie daje taki dymat, że będzie kompis.
państwo, to są bajki. To są bajki, które zupełnie nie są potrzebne, bo o tym, że ja tylko mogę powiedzieć, była moda na akwaparki. Akwaparki w każdym mieście powstały. Świdnica, Polkowice, totalny bankrut. Nie są nikomu kąpieliska potrzebne. Radość. Radość jest w tym, że jest tak, jak jest. Proszę drogę poprawić, proszę poprawić rzeki, doprowadzić wodę. No nie wiem, teraz coś, co się przyda tym ludziom, którzy tu mieszkają, nie opowiadać bajek, że będzie praca, bo nie będzie pracy, ponieważ współczesny świat to jest świat przycisku jednego kliknięcia w komputerze i nie jest potrzebna rzesza kaczek, tylko wystarczy jedna osoba przy komputerze, żeby móc wyprodukować materiał. I dokładnie to samo. Jeżeli tutaj ma przyjeżdżać ciężki sprzęt, domy, które mają tyle lat, ile mają, to jest totalny upadek. Te domy zaczną pękać i rozpadną się. Co pan tym ludziom wtedy powie? Pan powie, moja kadencja się skończyła. Przepraszam, jeśli bardzo to moja sprawa. No. I tyle. Proszę pana, bo niestety żyję w mieście i widzę, co się dzieje, gdzie są budowane osiedla i co się dzieje z domami, które obok pękają. Wielka katastrofa budowlana we Wrocławiu naprzeciwko hotelu Plaza, gdzie została wyremontowana wspólnota mieszkaniowa, wyremontowała kamienicę. Obok zaczęli budować dom. Ludzie zostali w nocy ewakuowani. Nie ma tej, ta kamienica stoi. Ruina totalna, ona jest cała popękana kamienica i czeka do rozbiórki. Ludzie stracili wszystko. Wszystko stracili. I proszę sobie wyobrazić, ta kamienica miała 100 lat i była po remoncie. A tu większość to nie jest społeczeństwo, które ma... No ale którędy ten transport będzie szedł? Bo ja na dzień dzisiejszy nie. Obojętnie. Ale pani burmistrz, jak puszczą taką maszynę łamacza, tam mielą kamień, jak na ten to w Kłaliszławie wszystko słychać, jak maszyny biją. A tu jak zaczną mielić, to się te domy rozsypią. Pana, ale ja nie wiem nawet jaką... Ja to zakładają technologię, że to chcecie, żeby ja się odbiorę na siebie, to ja to proszę państwa, ja się na ten temat, tak jak pani tu powiedziała, opowiem w momencie, jak będę znał plusy i minusy tego, co się dzieje. I wtedy powiem, ja mogę nawet państwu wyliczyć ekonomicznie i matematycznie, co będzie bardziej opłacalne. No to się da przeliczyć na cyfery. Wszystko się da przeliczyć. Ale dalej rzeczy powinny chyba być... Natomiast, proszę państwa, powoli. Państwo, zaczęliście z tematem formalnie, to co, o czym pani mówi o zasadzie pisemności, zajęliście się państwo temu dni 7-10, kiedy spłynęło od państwa pismo. Wcześniej, proszę państwa, wcześniej żadnych sygnałów nie było. Aczkolwiek, jak już powiedziałem, od 7 lat jest to temat, który tu był gwałtowany. Gdzie omawiano różne warianty, typy warianty kolbór, zrobienia miesiące. Tak, był, ale nie ma. Ale ile...
panią, jest procedura unijna, która mówi, że trzeba przez co najmniej 6 miesięcy dać do publicznego ogłoszenia, do publicznej wiadomości możliwość uruchomienia transportu lokalnego. 3 miesiące byśmy puścili poza tą ustawą, tylko dlatego, żeby się przekonać, jakie jest zapotrzebowanie na tego busa. I poza państwa miejscowością, we wszystkich innych nie ma. W Laskach, w Porywach jeździła jedna osoba. Przez 3 miesiące gmina za to płaciła. W Błotniczy jeździła jedna osoba, w Porywach. W Błotniczy żadna z Mokolna, jedna, może dwie do tego transportu, który szedł z Panisławem. Są określone dyrektywy unijne. Nie można rozpisać przetargu wcześniej, jak po 6 miesiącach od jego formalnego ogłoszenia. Zostało to ogłoszone na początku tego roku. 6 miesięcy mija w czerwcu. W lipcu będzie można przywrócić transport. Ale transport będzie tylko do państwa. Bo żadnej pani powiedziała, ale to ja tłumaczę. W tamtym roku ten problem dojazdów lokalnych ustawodawca dopiero stworzył możliwość, że gminy mogą... Proszę państwa, no, przed wyborami. Pani Mario, ja muszę się teraz wszystko powiem. Ale przed sezon letni państwo dojeżdżali do Złotego Stoku? Przez sezon letni, kiedy nie było przewozu szkolnych, dojeżdżaliście? Kto wam zapewnił dojazd? Mikołaj czy Gołębiowski? No to widzi pani, to proszę nie narzekać. Mimo, że nie było podstawy prawnej, dawałem busa gminnego, gdzie tak prawdę mówiąc, to się nagrywa. Zgodnie z prawem nie było podstawy do tego, żeby państwu dać busa. Pana głowa jest w tym, żebyśmy mieli dojazd do miasta. Proszę pana, moja głowa jest w tym, żebyście państwo mieli dojazd. Ale moja głowa jest też w tym, żeby dojazd, który państwo oczywiście mieli, był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Bo proszę panią, jeżeli dojdzie do wypadku, to gmina się nie wypłaci z odszkodowań. My się na prawie nie znamy, my wiemy, jakie mamy potrzeby. Więc państwo odpowiada. Transport będzie legalny, zgodnie z dyrektywą unijną, przywrócony po półroczu, kiedy minie termin opublikowania tego ogłoszenia, który wisi jeszcze do końca czerwca i w lipcu przeprowadzi się zapytanie ofertowe na obsługę. Znów na 3 miesiące? Na czas nieokreślony. Proszę państwa, rozmawiamy o tym, co pan tam mówił. Pan mówi, czy byście chcieli. My stwierdzamy, że nie chcemy i sprawa jest zamknięta.
Proszę bardzo, my jesteśmy najważniejsi, a nie to dysko, nie głowia, ani województwo. Przed chwilą to pani mówiła o tak zwanej zasadzie pisemności. Ja przyjdę do państwa, nie, bo ktoś się tam pojawi, że chce otwierać kamieniołom, tak? Ja przyjdę do państwa, zrobię wam wielki temat, że on będzie otwierał kamieniołom, a on powie, przecież ja w ogóle tym nie jestem zainteresowany. I kto wyjdzie wtedy na kamieniołom? I kto wyjdzie wtedy na kamieniołom? Ale nie do mnie. Ale czy pan rozumie, że państwo i tak w postępowaniu uczestniczycie, tylko jeszcze tego postępowania nie ma. Ale to będzie, by nie było. Ale pan no i co? I będzie było, były rozpatrywane nawet na sesji Rady Miejskiej tamte wnioski. Ale sesja Rady Miejskiej jest wysoko, nie państwo. Tamta była sesja. A po nie wyjście. Dobra. Bo by na pewno tu społeczeństwo powiedział ten poprzedni radny. Coś to się dzieje. Proszę panią, ja odszukam nie publikację w gazetach i protokół z rady miejskiej, gdzie te tematy były poruszane. Były poruszane. Tylko proszę państwa, nikt się w sobie tam nie podpalał, nie podprzepraszam, to brzydkie słowo. Wtedy nie przejmował się, nie przejmował się tym problemem nadal. Jest dokładnie powtórzeniem tego, co było 3 czy 4 lata temu. Dokładnie. To, proszę państwa, i tak na którymś etapie postępowania nawet przy uchwalaniu studiów element konsultacji społecznych jest wymagany. Przy uchwalaniu studiów, a co dopiero mówić o planie zagospodarowania przestrzennego, który przechodzi jeszcze bardziej restrykcyjne postępowanie już po uchwaleniu studiów. Mogę zadać dwa pytania, właśnie przyjdę też. Pan mówi, że tutaj o kamieniołomie myśli od iluś lat, prawda? Owszem, troski o kamieniołomie krążą od x lat, bo zawsze gdzieś tam się to tylko powtarzało, powracało na temacie. Ale chciałem wstać dokument, w którym jest dokładnie powiedziane o tym, że tutaj będzie kamieniołom. Jeżeli przeglądamy wszystkie dokumenty, które są u nas w gminie, został zaakceptowany plan odnowności w Kalisław bodajże w 2009 roku, w którym nie ma ani jednego słowa o kamieniołomie. Jeżeli pan mówi, że była jakiekolwiek informacja o kamieniołomie, to dlaczego ten plan w ogóle przeszedł? A poza tym, jaka jest naturalna miejsce naszej gminy? Czy to jest turystyka, czy to jest przemysł? Więc ja teraz naprawdę nie rozumiem, dlaczego w ogóle temat kamieniołom jest omawiany. Dlaczego w ogóle dopuści pan do tego, że ten temat wszedł na taką arenę, dlatego że ludzie tutaj nic nie wiedzą, dowiadują się z jakichś plotek, więc sobie z tego nic nie robią. Przychodzi coś konkretnego, bo teraz się zrobiła wielka afera z tego i co? Nie ma nadal żadnych konkretów, bo pan mówi, że coś tam pani mówi. Jak mam to wszystko? Proszę pani, dokładnie. Dokładnie to samo było 3 lata temu i tematu nie było. Dokładnie to było 7 lat temu, tematu nie było. Ale pan nie chce tego, że się jesteś... o tym, nie mam, po prostu tutaj nie chcemy. Ile nas tutaj jest? Nie widzi pan tego, że przyszliśmy tutaj wszyscy, każdy z tego przyszedł, bo tego po prostu nie chcemy. Więc dlaczego w ogóle jest dla nas gminy na jakikolwiek odwierty, na cokolwiek? Jeżeli nie ma zgody na odwierty, co się ale proszę mnie dokładnie słuchać. Proszę mnie dokładnie słuchać. Inwestor powiedział, potencjalny inwestor powiedział, że jeżeli nie będzie przyzwolenia rady, przynajmniej na zmianę studium, to on nie wyłoży 200-kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, by zrobić odwierty celem zbadania, czy w ogóle
te kamieniołomy z punktu widzenia ekonomicznego będą opłacalne. No dobrze, ale pan chce odpowiedzieć, że to jest to. I mówię, jak to wygląda, że to jest po prostu piękna wieś turystyczna. To nie byłoby podjęcia takiej uchwały. Proszę pani, to, że to jest wieś turystyczna, to wszyscy o tym wiedzą. Bo to wynika z dokumentu, jak i między innymi z tego, który pan, pani przywołała, czy odnośnie planu odnowy miejscowości. Tak, ale mało tego, w żadnym planie, nawet w najnowszym planie wyrządzonych złotego stołu, nie ma ani słowa o zmianie gminy, charakteru gminy na charakter przemysłowy, prawda? To jest gmina turystyczna. Więc nie ma. Jeżeli mamy starszą gminę fair play w turystyce, mamy? No. Mamy. Czy myśli pani, będzie kamienią tutaj wyjeżdżała gmina fair play w turystyce? No. A kto już się będzie miał na rynku? No, ale to jest to, że pani ma pani grunty rolne jakieś? No, a właśnie z jaką miejsce. Ale proszę, to będę pytała wcześniejsze pytanie. Znałam pytanie, jak to pan wiedzieć, bo pan mówi, że od 7 lat, czy od iluś tam od 8, jest mowa o kamieniołomie w Warszawie. W jakich dokumentach jest mowa o tym kamieniołomie, do którego my mamy bezpośredni wgląd? Proszę mi powiedzieć. Nie wiem. No właśnie, nie wiem. Państwo, teraz sami żeście sobie odpowiedzieli. Nie ma. Wiecie Państwo, jaką gehennę musiałby przejść inwestor, żeby móc tu uruchomić kamieniołom? Ale dzieło drogowe. Moje dzieło, chcę, żebyście Państwo dowiedzieli. Bo może niektórzy z Państwa korzystali z tego mojego dzieła. Jest tak, że każdy inwestor, który przychodzi, w tym i taka osoba fizyczna jak Państwo, posiadający na przykład grunty rolne i chcą przekształcić na grunty rolne z prawem zabudowym, to ja każdemu z Państwa pomagam w ten sposób, że jadę do tych instytucji najpoważniejszych pod względem dokumentacyjnym, czyli w drugiej przypadku Falisławu, to jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, czy Parki Krajobrazowe i ja rozeznaję, czy z ich strony, bo od nich musimy mieć uzgodnienie. A może mi pani dać zakończyć? Bo może i pani kiedyś przyjdzie, że mając grunty rolne, chciałaby pani chwalić sławę. Tak pani mówi. Ale proszę państwa, przekształceń na rzecz mieszkańców robimy całe mnóstwo. I ja temat badam pod względem możliwości postawienia weto przez instytucje, które mają możliwość prawną to zablokować, bo one dają zgodę. Uzgodnienie musi być z nimi, nie opiniują, bo opinią rada się nie musi sugerować. Ale jak nie ma uzgodnienia, nie mogą, rada nie może uchwalić tego planu. I w tym zakresie, proszę Państwa, ja pomagam. Staram się pomagać każdemu. Po to, że jeżeli ktokolwiek zechce zacząć procedurę planistyczną, to nawet my robimy coś takiego, że rada wstępnie zajmuje stanowisko, wyrażając na przykład opinię, że ze swojej strony nie widzi żadnych przeciwstaw. Panie burmistrzu, tak jak pan dokonuje nas, którzy chcą sobie zmienić działkę z rolnej na podstawę zabudowę tego instytutu, do kamieniołomu. Czy to chce sobie zmienić działkę z rolnej na tę zabudowę, to no, mało skutne środowisko. Ale ja widzę, że pani nie chce zrozumieć jednej zasadniczej rzeczy. Na tym etapie, na którym są zaawansowane prace odnośnie tego potencjalnego kamieniołomu, to na tym samym etapie było 7 lat temu i 3 czy 4 lata temu było jeszcze bardziej zaawansowane. Ale nie muszę pan tego przerwać raz i koniec. Proszę państwa, ale to państwo żeście zrobili. Podjęliście na dzień dzisiejszy próbę przerwania tego. Poprzez to, że jest formalne wasze pismo, powiedzmy 10 dni temu, które wpłynęło, które trafi na Radę Miejską i które to pismo dostanie inwestor. Bo proszę Państwa, no, na dzień dzisiejszy żaden inwestor, jeżeli nie ma przyzwolenia społecznego dla tego typu przedsięwzięć lub podobnych, które znacząco będą oddziaływać na środowisko, bo to jest tego typu przedsięwzięcie, to on się nie będzie kopał, przysłowiowo mówiąc, koniem.
Ale państwo musicie zrozumieć, państwa protest, petycja wpłynęła 10 dni temu. Ona musi przejść swój tok. Musi z nim się zapoznać rada i rada może powiedzieć tak, przepraszam, do tamtego momentu nikt protestu nie zgłasza. Teraz mamy protest. Nie wiedział, bo nikt nie wiedział. Proszę państwa, no bo jeszcze nie ma tematu tak naprawdę. Jest tylko ktoś chętny. Tak samo jak było dwóch poprzednio. Ja powiem państwu tak. Państwa pismo, państwa petycja, bo można ją tak traktować, trafia 31 na sesję Rady Miejskiej. Państwa radny, państwa poinformuje, jakie stanowisko. Proszę. O 31 o 10 jest sesja Rady Miejskiej. I rada zajmie stanowisko. Jeżeli rada powie. Co? A jeżeli przegłosują? Proszę pana, jeżeli rada zajmie stanowisko, że popiera stanowisko mieszkańców miejscowości Chwalisław, to mieszkańcy miejscowości Chwalisław taką informację dostaną. Potencjalny inwestor bądź właściciel tego gruntu, który Chwalisław mówi, że mieszka pod Warszawą. Tak, on mieszka pod Warszawą. No. Ja też byłbym zadowolony, gdyby on się tu pobudował, to wtedy bym wiedział, że... Ale państwo, my możemy sobie argumenty na sali naprzeciw przetarzać. I dostaje to potencjalny inwestor i dostaje to potencjalny właściciel. Dzisiaj, proszę państwa, to są grunty rolne przeznaczone do zalesienia. To nie tak, jest w planie. Tak jest w planie, ale... Nie zmienią osłowo. No nie, proszę, proszę państwa, ale po co my czekiemy coś, co musi przejść swoją ścieżkę formalną? Ale musi wiedzieć, że my mówimy nie. To ja, proszę państwa, o tym się dowiedziałem 10 dni temu, kiedy na moje biurko wylądowała państwa petycja i ja zgodnie z właściwościami przedkładam ją do organu, który w tym zakresie ma władztwo decyzyjne, czyli do Rady Miejskiej. Gdyby nie było tego przecieku, to byśmy nie wiedzieli o tym, prawda? Proszę państwa, proszę państwa, wiedzielibyście o tym. A skąd? Nie ma możliwości. Bo moi zakresy, proszę państwa, słuchajcie, tak, proszę państwa. Temat się wziął z tego, że gdzieś u kogoś się jakieś ciężarówki pojawiły, które w ogóle z przedsięwzięciem nie były związane. Temat jest no, 16 grudnia rada zajęła przychylne stanowisko, że ma możliwość zmiany studiów po to, żeby oni ewentualnie inwestor potencjalny mógł wyłożyć pieniądze na zbadanie tego terenu. Wszystko. Panie burmistrzu, tutaj ten teren tak zbadany jest, że nie. Nie, proszę pana, o bardzo by się pani zdziwił. Nie jest zbadany tak ten teren. Nie jest zbadany. Ja mam pytanie, bardzo konkretne. Mówi pan, że inwestor otrzymał pozwolenie od banku krajobrazowego, tak? Ustnie go poinformowano, że nie widzą przeciwwskazań, aczkolwiek będą pewne obostrzenia związane z roślinnością. Ale wiem, że ustanie funkcjonuje, prawda? Ze średniego widzenia ustnie. Pozwolenie tak, tutaj nazwa jest fikcją. Nie to są zgoda bądź
później zgoda, to może będzie, czy może byłaby za 2 lata. Na ten czas nawet nie masz czym tego postępowania. Sprawie zmiany planu zagospodarowania. A nie jego. Czy potencjał jest dla inwestora? Warto zrobienie czasu do pieniędzy, po pierwsze inwestora, dlatego że tak, pan mówi, że jest pozwolenie od partii krajobrazowych, tak? Na sesję. Jest odpowiedzialny na grane przez służby. I po prostu radni podejmują, to tak, jest pozwolenie radni, no to tak, rzeczywiście głosujemy o zmianę do studiów, prawda? W związku z tym, po co to ruszać? To jest szkoda czasu i radnych. Szkoda czasu naszego, prawda? W tym momencie. W grudniu, przepraszam bardzo, w grudniu, proszę wziąć pod uwagę jedną zasadniczą rzecz, że każde postępowanie ma swoje etapy. W grudniu nie było protestu społecznego. Jeszcze to nie wiem. Nie, no proszę Państwa, lepiej nie napisał. Panie Wisławie, pan był na jednej z tych sesji i też pan nie oponował, tylko pan też mówił o plusach i minusach danego przedsięwzięcia. Wszyscy to przyjęli do wiadomości. Proszę Państwa, ja Państwu powtarzam, jeszcze raz powtarzam. Na tym etapie w ogóle nawet nie ma o co kruszyć kopii. Jest, panie burmistrzu. Ja coś panu powiem. Niech pan teraz się nie gniewa. Jest o co kruszyć kopii. Teraz coś panu powiem. Bo na dzień dzisiejszy nie ma tematu. Ale nie. Rada. Jeżeli pan tutaj nam zaczyna tak a priori, mówi o mitycznym inwestorze. Nie powinnoś używać terminu inwestor, bo nie ma sprawy. Nie mówię mitycznie, tylko potencjalnie. Niech pan mi nie mówi, o jakiej zasadzie, panie wybaczy, pisemność, studiowałem prawo, skończyłem je, nie znam takiej zasady, aż zostało. Jest zasada. Pan, artykuł. Niech pan posłucha. Pana zasada pisemności powinna z duszy wynikać, że pan zarządzający tą częścią Złotostockiej gminy wie, że jest tu ten Śnieżnicki Park, czy jest to wieś taka cicha i spokojna i w głowie nawet nie powinna zaświetlać myśl o jakimś człowieku, który przyjdzie i chce tutaj kręcić dziury. To jest prawda. I następna rzecz. To teraz pozwoli pan naprawdę w minucie. A wyobraźmy sobie taką sprawę, bo ja oczekuję, że na sesji pan poprze nas wszystkich wniosek i powie, słuchajcie, Wysoka Rada, ja jako burmistrz po spotkaniu z mieszkańcami osobiście proszę, żebyście poparli, nie ma sprawy, napiszę do tego potencjalnego inwestora, żeby nawet szedł na bilet, żeby jechał do Złotego Stołu. Bo można sobie wyobrazić taką rzecz, że jak on zacznie wiercić, będą wierny właściwie, poczuje biznes, to nie sądzi pan przy tej biedzie, że ten inwestor z Kolinowna będzie chodził po chałupach i każdemu po 10, po 15 tysięcy, mówi, słuchajcie, zrobimy jeszcze raz zebranie, my tu wam w kopertach przyniesiemy, już się nie wygłupajajcie z tym protestem. A potem to już wodze fantazji. Będzie tak, że jak będziemy mieli kanion, to po co właściwie woda, drodzy Państwo, głębinów macie blisko, pijce macie blisko, a może byśmy spalali śmieci sobie. To lepiej będzie dla mnie. Wie pan, tak można fantazjować telefon. Te rośliny, ptaki, lipy i to wszystko już diabli wezmą. Proszę pan, jeszcze raz, panie burmistrzu, niech pan na tej przyrzeknie nam dzisiaj tutaj, na tej sesji, która będzie. Poprze pan nasz protest i koniec, podpisze pan, pismo pan do pani radnej Sotysa, myślę, że nie ma żadnego miasta. Ja panu powiem, że burmistrz tego nie przyrzeknie, bo na tej radzie 28 grudnia powiedział tak do rady. Wasze jedno słowo i inwestor jest. Jednogłośnie radny. To nie był pan na tym. No nie, proszę. No proszę. Ja proszę pana. Sam się zapoznam z tym protokołem, proszę pana, proszę nie przekonać. Ja powiedziałem i mówię i będę mówił zawsze. Wy radni jesteście od tego, żeby podejmować decyzje, a nie bawić się w psychologię. Tak to pan. Bo to by, tak. Jedno wasze słowo, tak, i jutro jest inwestor. Niech pan zapozna się z protokołem wcześniejszej rady. Niech pan wie, jak to panie burmistrzu, że pan nie może znaleźć inwestora. I wtedy ja powiedziałem, nie
nie ma problemu. Jak stworzycie taki klimat przychylny jemu, to ja tego inwestora zaproszę wam na sesję Rady Miejskiej i on wam przedłoży informację. I to zrobiłem. Natomiast proszę państwa, bawienie się w psychologię typu, a to może niech wcześniej nam pokażę, w jaki sposób będą rozwiązane problemy transportu, to będziemy dla niego przychylni, że nie, jeżeli nie będzie mocno uciążliwe i tak dalej, i tak dalej. Każde to przedsięwzięcie jest uciążliwe. Ja od razu mówię, to jest przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu na taką dokumentację jak raport oddziaływania na środowisko, bo to są przedsięwzięcia tak szkodzące środowisku, jak na przykład owa przez pana Zdzisława podniesiona spalarnia odpadów. Dycha nie wyszła. Proszę? Nie wyszła. Bo nigdy nie było woli na spalarnię odpadów. Nie było woli. Natomiast, słuchajcie państwo musicie o jednej rzeczy zasadniczej wiedzieć. Państwa stanowisko nie było znane w grudniu, nie było znane w listopadzie, w tamtym roku. Zostało przedstawione 10 dni temu. A ja państwu powiem krótko. Ja pani odpowiem krótko. Jeżeli nie będzie zgody publicznej, to jeżeli nie będzie takiego manewru zastosowanego, jak pan Zdzisław powiedział, że po domach będą chodzić i kupować pozytywną opinię, to nie przejdzie to przedsięwzięcie. Nie, proszę, 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 ale dlaczego my, w tej chwili państwo nie zgadzacie się, nic to chodzi, nie zgadza się na kamieniowo. Nie, proszę państwa, bo sprawa może być 31 zamknięta. Ja nie mogę państwu powiedzieć, jakie będzie stanowisko Rady, ale nie sądzę, że Rada nie brała pod uwagę państwa petycji. 31 ustami radnych, czy ustami sołtysa, który też uczestniczy w sesji Rady Miejskiej, się dowiecie, że Rada Miejska przychyla się do stanowiska mieszkańców i stanowisko rady, państwa stanowisko pójdzie do właściciela nieruchomości, pójdzie do potencjalnego inwestora, zresztą właściciel sobie dostanie. I sprawa może być dnia 1 czerwca załatwiona. A jeżeli przechodzi o radni za, żeby był kamieniołom w Parysławiu, to co będzie? To będzie problem, to i tak na... To tak. Ale państwo chcecie, żebym ja, panie Zdzisławie, proszę powiedzieć, burmistrz, wójt jest organem wykonawczym. Jeżeli Rada tak uchwali, to ja muszę to zrobić, nawet nie godząc się z tym. Ale pan tak nie jest. Natomiast państwo mnie zapytaliście, czy ja byłbym, czy nie byłbym za tym przedsięwzięciem. To ja państwu politycznie odpowiedziałem, że musiałbym widzieć, jakie będą tego plusy, jakie będą tego minusy. I wtedy mogę powiedzieć, czy jestem za tym przedsięwzięciem. Natomiast ja wiem z doświadczenia jedną rzecz. I wiem z doświadczenia, że nie należy już sobie tym problemem z mojej strony głowy zaprzątać, bo jeżeli nie ma przyzwolenia społecznego na przedsięwzięcia, które znacząco oddziałują na środowisko, to proszę państwa, nie ma o co pokrzyżyć. Moje stanowisko jest państwa stanowiskiem zbieżne, nie dlatego, że na przykład z tych czy innych względów popieram państwa stanowisko, tylko z tych względów prawnych, że wiem, że to nie przejdzie. Nie przejdzie. Brak państwa zgody udaremnia tego typu przedsięwzięcie. Wszystko. I ja nie będę się boksował z koniem w tym wypadku, bo państwa wola jest jednym z elementów uzyskania pozytywnej decyzji. A ta decyzja to może być tylko nielegalny. Co? No to proszę państwa. Ale widzi pani, znowu wkładacie w moje usta, że ja wymusiłem na Radzie, że Rada ma podjąć decyzję pozytywną. Proszę państwa, ja od razu państwu powiadam, ja jestem i będę zawsze za tym, że Rada ma podejmować decyzję, a nie bawić się w politykę, ekspertyzy, a może jeszcze.
to rozważymy, a może to, a może na następnej sesji, a może na nienastępnej. Jest, są wiatraki, teraz schodzą i rada się radzi. Dlatego, że rada powiedziała: panie, proszę przyprowadzić takiego inwestora, który chciałby uruchomić granulioty. A ja państwu powiem jedno, to nie jest jedyny inwestor, który się o granulioty dobija. Bo takich firm jest trzy, oprócz tej jednej jeszcze. Jeżeli pan posłucha, że może być inwestor, może zainwestować w jakiś kamieniołom, cokolwiek, dlaczego pan jako burmistrz nie wstał i nie powiedział: chwileczkę, ale my jesteśmy miejscowością turystyczną. Nie ma w ogóle mowy o takich rzeczach. I koniec. Proszę państwa, do 31 jeszcze tych dni parę zostało. Państwa petycja trafi na Radę Miejską. Problem będzie wtedy, kiedy radni powiedzą: nie, nie chcemy, żeby tam był kamieniowy. Jeżeli, proszę państwa, jeżeli państwo nawet macie takie może niepewne przekonanie do końca, ale że przypuszczacie, że radni się z państwa poglądem zgodzą, zbrójcie się w cierpliwość do tego 31. Nic to nie zmieni, proszę państwa, jeżeli do tego 31. Załatwią formalności i nadzorował to. Nikt. Nikt, proszę państwa. Bo?
Nic z ramienia gminy, bo to idzie poza gminą. Nic z ramienia gminy. Gmina będzie uczestniczyć tylko w ewentualnej, w ewentualnym podjęciu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i dopiero na podstawie tego studium może być przyjęta na nowo procedura planistyczna i gmina będzie uczestniczyć w podjęciu uchwały o zmianie w planie zagospodarowania. Panie burmistrzu, a może pan już tę procedurę zna, bo ja się przyznam, że nie znam, ale się jej nauczę. Jakich formalności musi dopełnić potencjalny inwestor, żeby móc się wwiercić tu w ziemi? Proszę panią, nie wiem, nie. Wiem, że to zapada na szczeblu ministerialnym. Zgoda na odwierty i później uzyskanie koncesji na wydobycie. A pan wie, że to jest uchwała. Tak, jest uchwała o zmianie studiów i uchwała na tej podstawie. Oczywiście, wszystko jest rynkach rady i taka jest uchwała. Proszę państwa, pan musicie państwo wiedzieć, że elementem składowym uchwały rady jest zgoda tej instytucji. Zgoda tej instytucji, opinia tej instytucji i proszę państwa, opinia społeczeństwa, która w zasadzie jest zawsze traktowana jako zgoda, będzie zgoda. Bo powiem państwu coś więcej, inwestor potencjalny, jeżeli wie, że jest brak społecznego przyzwolenia, jeżeli jest brak społecznego przyzwolenia, tak jak w państwa przypadku, gdzie jest to przyzwolenie, można powiedzieć, 100%, brak tego przyzwolenia jest brakiem 100%. To on, jak nie ma zdrowy rozsądek, to się nie powie. Ale dlaczego pan zakłada, ja panu powiem tak, jak tutaj przypuszcza większość z państwa, że rada się ale ja nie mogę wam tego nigdy powiedzieć. Tak, słuchajcie, 31 rada powie, jest za wami rada przygrywnych, nie możemy sobie na nim złożyć. Nie, inwestor właściwie grunt, on jest bardzo wysoko. Wszystko, czy pan to nie rozumie. To nie jest tak proste, nawet jak rada przeklepnie. Jeszcze mi. Nie dlatego tylko przedsięwzięcie. Trzy tony przyniosą w kopertach każdemu. Co? Indywidualnie, jeśli kupią wszystko. Nie, no to pan Zdzisław tutaj troszeczkę przesadzie. To może przyjąć jako tak. Pozytywne stanowisko. Bo proszę państwa, to nawet nie będzie uchwała, nie ma żadnej szczętej procedury administracyjnej. Rada się tylko z tym pismem państwa zapozna i powie tak, zgadza się ze stanowiskiem. I rada to wyrazi w formie stanowiska i to stanowisko rady z państwa petycją pójdzie do właściciela i właściciel, jak będzie przy zdrowych rozsądkach, zmysłach, to będzie wiedział, że takie przedsięwzięcie, jak nie ma akceptacji społecznej, nie przejdzie. Koniec. Zamknijmy ten. Nie musi pomyśleć, ale jak będzie do końca zdroworozsądkowy, to będzie wiedział. Ale to jest naprawdę nieprawda i nieprawda, że uchwały będą... Proszę panią, prawda. Niech mi pani wierzy, że są uchwały rady, to pani Zdzisław potwierdzi, które nawet pozmieniały plan zagospodarowania przestrzennego i inwestycja z względów społecznych nie doszła do skutku, choć nawet miał pozwolenie na budowę. Proszę mi wskazać, w jakiej treści będzie ta uchwała. Nie będzie uchwały, bo nie ma nic szczętego, proszę pana. Nie, mówię o tym piśmie, którym się zapoznają. To będzie stanowisko rady. Jaka będzie uchwała? Że tak, nie uchwała. Nie będzie żadnej uchwały.
stanowisko.